Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zarabiacze z tej strony Norbi i chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować pojazd, który dość długo jest w grze. Nazywa się to... Zaraz Wam dokładnie powiem. Nie, to nie jest Skoda T25, tylko PZKPW T25. Innymi słowy, niemiecki zarabiacz piątego poziomu. Ten pojazd jest długo w grze, dlatego też i... Kiedyś tam zaimplementowano go do gry na zasadzie takiej, że czeski pojazd wrzucono do niemieckiego drzewka i zostało to tak przez długi okres czasu. Teraz obecnie mamy odpowiednik tego pojazdu na szóstym poziomie. To mamy w tym momencie piąty poziom, jest dodatkowy zarabiacz. Mamy odpowiednik tego pojazdu, czyli Skodę T25 na szóstym poziomie i w sumie nie ma jakichś tam znaczących różnic, jeśli chodzi o te dwa pojazdy. Różnią się w sumie lufką, a jakimiś tam drobiazgami. Nawet ten oto tutaj pojazd ma lepszy pancerz, także no pod tym względem jest znacznie ciekawiej. Zobaczycie, 97 obrażeń, 103, no tak to mniej więcej bije. Średni damage 110, więc jakoś tak gra musi sobie to uśredniać. Kolega jest w Plutonie z Marcinem.pl. Aha, nie powiedziałem kto dokładnie, czyli Determinator 2. 20 012, nie wiem skąd aż taka cyfra mu się wzięła. I zobaczcie, PZ4, która tutaj będzie się próbowała coś zrobić. Nie wiem, czy go wyłączyło, czy nie, ale cóż, to już jest jego problem. Dosyć tani pojazd jak na piąty poziom, chociaż w sumie tani. Churchill III kosztuje tyle samo, więc całe te 1500 golda nie jest to duża kwota. A naprawdę pojazd przez wielu określany, no, że naprawdę określany mianem naprawdę przyjemnego do gry. O, dziwny przestrzał pomiędzy kołami wagonu. I teraz mamy jak na dłoni piękne cele, które stoją i nie wiedząc za bardzo co się dzieje. To musiał poczuć, kolejny widoczny, kolejny strzał i prawdopodobnie kolejny damage na kolegi koncie. Nie wiem gdzie jest Marcin Wariu, ale to nie cóż. Aha, Marcin jest na drugiej stronie. Bardzo dużo pojazdów na górce, które trzeba tutaj jeszcze poobijać. No i żeby sobie narobić troszeczkę damage'u. Na razie tego damage'u jest niewiele, 857, no ale pamiętajcie, że jeszcze tam dwa strzały poszły w ciemno, więc jest możliwość, że będzie coś więcej. Już prawie 1000 damage'u. A fałka dalej stoi. To są dopiero gracze, którzy naprawdę zamiast w pewnym momencie, w odpowiednim momencie zareagować. Jest kolega Redibcn. Został zlikwidowany. 6 do 3. A nie powiedziałem najważniejszego. Mapa to łuk ognia. Żeby nie było, że to Prochorowka, tym razem łuk ognia. I to naprawdę. Dobra, jest Churchill 3. To nie jest. Ooo. Marcin załatwi Churchilla. No i w tym momencie na koncie Marcina dwa fragi, na koncie kolegi Determinatora jeden frag i jak na razie 1500 damage'u, PZ4 i za chwileczkę będzie, ach, jeszcze przyrżnął konkretnie dowódcę, jeszcze przy okazji likwidując, unieszkodliwiając, może tak byłoby lepiej zabrzmiało. Aha, czyli mamy tutaj taki sam pojazd, tylko w drużynie przeciwnej i on dostał pierwszą pesteczkę właśnie między tymi kołami wagonu. Tutaj oczywiście to działo pokazuje swoją niecelną stronę, ale powiem szczerze, 0,41 celności nie naprawia jakimś takim wielkim optymizmem, że to będzie jakaś super hiper celność, no niestety. Ale już mamy 1897 damage'u, więc naprawdę pod tym względem jest nieźle. M4, o ding! To było niezłe. To lubimy. Jest. Kolejny frag. 4 fragi na kolegi koncie Determinatora. Na kolegi Marcina, jego kolegi koncie 2 fragi. 13 do 7. Gdzieś tak się szybko te pojazdy poskładały. Jest Covenantner. No tam już niedużo mu HP zostało. Jeszcze się udaje tam coś wciągnąć. Tak jest. Co tam jeszcze nie zostało? Skoda T24 oraz Covenantner.
Także no tutaj będzie łatwo już wykończyć tych dwóch przeciwników. Jest skodzianka, stoi sobie boczkiem. Jeszcze dodatkowo Hetzera nam niszczy, ale no cóż, 122. Szybkie przeładowanie, 101. Kolega tu na razie bije, ale przestał. O! 161. I jest Marcin. Aha, widzicie. W cwaniacki sposób dodatkowo dorobili się jeszcze jednego medalu, ponieważ Marcin miał dwa fragi, Determinator miał cztery fragi, więc też i stwierdzili, że a cóż, niech takich będzie. Mogą sobie w tym momencie pozwolić na to, żeby kolega Marcin jeszcze dodatkowo dobił jeszcze jednego i tyle. Dobra, dodatkowo wpadła druga odznaka biegłości, nawet nieźle to wyglądało, MK oraz Braterstwo Broni, Brother in Arms, Confederate, czyli wsparcie oraz duży kaliber. Jeśli chodzi o damage, tutaj rzeczywiście jest się czym pochwalić. 2678 to były same piątki, więc tego HP, żeby im odebrać, nie było kto wie ile, ale mimo wszystko kolega sobie tutaj troszkę nastrzelał. 4 fragi, 1366 expa. Marcin zrobił tylko 711 damage'u i to był drugi wynik. Także jak widzicie, suma summarum tego HP w drużynie jednej, jak tej, jeśli drugiej, nie było kto wie ile, a większość stała się łupem Determinatora, czego gratuluję. Jeśli chodzi o ilość, zobaczcie, na 27 strzałów 27 spenetrowało, więc pod tym względem jest nieźle. Sumarycznie, suma summarum 35 strzałów oddanych i te 35 strzałów kosztowało 2450 srebra, czyli jeden pocisk kosztuje poniżej 100 srebra. No to pod tym względem jest dosyć tanio. Damage 2600, 1200, tam jeszcze było kilka strzałów w ciemno, więc pewnie tam jeszcze te dwa strzały mogły dostać w jakiś tam sposób, powiększyć naszą pulę HP, więc no pod tym względem nieźle. Dystans niewielki, bo tutaj tak naprawdę tylko najwięcej czasu, najwięcej dystansu zajął ten dojazd na środek i później delikatne tylko ruszenie się z tego środka. No tak to niestety na tej mapie wygląda. Także mamy tutaj kilometr 170 metrów przejechane, 4 minuty 50 sekund, szybciutka bitwa i w ten sposób szybko zarobione 70, prawie 2000 srebra. Oczywiście z kątem premium, bo bez kąta premium wychodziłoby 46 tysięcy. Dlatego ja zawsze mówię, że czołgi premium mają rację bytu wówczas, kiedy macie właśnie konto premium, ponieważ jest to zauważalnie dużo więcej zarobionej kasy. 2049 expa. No i bitwa pokazująca możliwość tego pojazdu. Bije on delikatnie, bije on słabiutko, ale bije na tyle często, ponieważ mamy tutaj w miarę przyzwoity, znaczy DPM nie wygląda jakoś tak za bogato, 1540, ale jeżeli byśmy tutaj dorzucili sobie jakieś tam dodatkowo jeszcze dosyłacz, wentylację, plus jeszcze jakieś konsumable, to rzeczywiście, no nie, konsumable to nie, ponieważ wówczas trochę mniej byśmy zarabiali, no ale jak to lubi. Mam nadzieję, że wam się bitwa podobała, że napiszecie mi pod spodem, jak oceniacie wy ten pojazd, czy Skoda szóstotierowa jest znacząco lepsza od niego, bądź też gorsza. No, oczywiście, ten będzie miał ograniczonego matchmakingu nie ma, bo też jest maksymalnie do siódemek. Natomiast Skoda oczywiście T25 będzie miała matchmaking do ósemek, więc no cóż, tak to niestety bywa. Dobra, widzimy się w następnej bitwie, w następnym odcinku. Dzięki, bywajcie.